sygnał. Że odjeżdżamy. Zmieniamy znowu światło. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Nie, pyk, pyk. Pyk. Witam serdecznie. Panie Żuba Rojano TV. Nie Żuba, no jest 42, jak było PKP. Przewozy regionalne i mówiliśmy na to Polsaty. No to jedziemy Polsatem w takim razie. Wykonujemy manewry. Szmarskiej Poręby i do Lwówka Śląskiego ciągnęliśmy osobowe. No to powiem tak, no trasa pewnie wymagająca. Takie lokomotywy myślę, no że łatwe do prowadzenia nie są. To jest mała widoczność, nie? Bynajmniej tak w symulatorze się wydaje. Ile paliwa się nachadło z tego, to nie wspominam. No chyba lepiej nie. Lepiej publicznie o tym nie wspominać. Tak, no taka rzeczywistość, no. Się oszczędniej pojedzie. SU-42 ma dobrą widoczność, ale jak się jedzie krótkim dziobem. Rzeczywiście. Z tej strony jakoś lepiej. Widać. No. Z tej strony dobrze, z tej gorzej. Dobra. To tak. Zmieniamy sobie światełka. To jest napisane tył reflektor lewy, a ci świeci z tyłu prawy, nie? To tego nie mogę pojąć. Tego nie mogę pojąć. No ale dobra. Jedziemy. Na skład. Najbardziej lubił pan latem ciągnąć pospieszne na ST-43 z Jeleniej Góry do Szczecina. Na ST-43 to nie było bardziej podtowarowe składy? Jako pod pasażerskimi też? Mi się zawsze wydawało, że SU to są pod pasażerskie, a ST są pod towarowe.
ST-43 były na towarowe, ale latem odzierżanie nie było potrzebne, to wszystkie SU-45 i 46 dawali na naprawy, a ciężkie pospieszne braliśmy na ST-43. Aha. No i dobrze mi się wydawało, że były na towarowe. No tak, też ciągały osobówki. No tak, no w sumie kiedyś musieli naprawiać te SW też, no. Nie wiadomo, ile tego też nie było. Dobra, no podciągnij. Dobra, pięknie. Wracamy na nasz fotel maszynisty. Załączymy światła do... A nie, te... Światła do... jazdy rozkładowej i czekamy na rozkład jazdy. Jak zimno było, to niestety ST-43 się nie nadawały, bo nie miał ogrzewania na skład, ale maszyna wdzięczna, jak się dbało. No, każda maszyna jest wdzięczna, jak się o nią dba. Jak się nie dba, to już gorzej. Jak się nie dba, to szybko się psują. Jak się dba, to jednak długo wytrzymają. A my tu mamy ogrzewanie. Ktoś kiedyś mi gadał, że w tych nowoczesnych wagonach, gdzie jest klimatyzacja, się włącza ogrzewanie nawet latem. Nawet jak jest ciepło, to się włącza ogrzewanie, bo na tym działa klimatyzacja, więc no. Weź coś zróbmy, nie? Prądnica ogrzewania, no dobra, jest. Nasilania sterownicza z zewnętrznych źródeł napięcia oraz czasu ładowania baterii. Aha. Moja planowa była ST-43-189, nawet jest coś stura w maszynie. To może lajwa na niej być zrobię. Może całkowo? No, można pomyśleć nad tym. Można pomyśleć. Bo jesteśmy opóźnieni w ogóle swoją drogą. 25 już powinniśmy mieć, odjazd jest 28, no za długo się bawiłem w tym manewrze. Będziemy mieli 4 minuty opóźnienia. No cóż. No cóż. Gdzieś jak sobie to zapiszę. No to odjazd. Jedziemy. Fajne służby wspomina pan na ST-43. Na osobowym z BIP-om jedzenia akurat gorzej, ale fajnie się tym jeździło. No tak, kiedyś to były czasy, no. Teraz to już tego nie ma. Sobie to gdzieś zapiszę. Może gdzieś w notatkach w telefonie. Tak wiem, że będąc maszynistą nie można korzystać z telefonu w trakcie jazdy.
343, 5, 189. Zapisałem, może nie zapomnę. Staram się pamiętać, ale to ciężko czasem. Może na moją urodzinową transmisję na żywo się tak zrobi. Często też na ST-43 189 jeździliśmy do Lubawki na przejście graniczne z Czechami, brać od nich pociągi z drzewem. 2000 ton ST-43, a komin gadał z niebem. Się nie dziwię, że tak mogło być, bo sam w maszynie sobie tak poza transmisją na żywo jechałem z takim towarowym i mówię, nie no, no przejście nie da tym jechać. Dzisiaj się nie mogłem do 80 na godzinę tym rozpędzić. Ach, to ma, kiloampery się zgadzają. A, to nie ma bocznikowania EGSM-u? Nie no, ma bocznikowanie. A, bo nie te klawisze dusiłem. No tak. ...70 szlakowa. A tak to wygląda z wagonu, drodzy Państwo. Pasażerowie sobie siedzą. I nawet sobie nie zdają sprawy, co ten maszynista musi tu przeżywać. W maszynie jest Neria Kaliska, to często zwaną służbę na Pukniarzu, Ostrów Wielkopolski, Łódź Kaliska. Często siódemką albo nawykiem. Mega klimat na tej scenerii. Na Kaliskiej jest klimat? Już sobie sprawdzę. W maszynie jest mapa Kaliska? A ja nie mam. Ha! Ale jajka. Nie mam tej scenerii. Bym musiał pobrać. Ogólnie nie za głośno jest ten sam symulator. Coś tak mi się wydaje. Teraz nie widzę, co się dzieje, jakby co. Ściszymy go, o. Dobra, chyba będzie lepiej. Tak, w dziele na warsztacie na forum jest do pobrania Kaliska. Ja kiedyś miałem, ale to było jeszcze dwie wersje maszyny temu. Nawet nie wiem, czy nie ma jakiegoś odcinka z Kaliskiej. Hamujemy, bo 20 będzie, nie? Mam Żydę do zobaczenia, panie Żubariana TV. Miłej nocy w takim razie. Ja też byłem na grzybach, ale niestety żadnego nie znalazłem w tą niedzielę. No byłem, chciałem znaleźć. Dohamuj do tej 20 jeszcze trochę. Dziękuję bardzo. Jeszcze tylko no, około 2 godzinek. No i hamujemy, nie? Żeby nie było. Delikatne dohamowanie musi być pięknie.
Następna stacja Borowiki, ale tylko będziemy przejeżdżać. Jesteśmy opóźnieni o 4 minuty. Czyli tak jak wyjechaliśmy, nic się nie zmienia. No to odjazd. Dobra, czekamy, aż kino ampery spadną. I bocznikowanie. I tak, no, mamy około 1,3 kiloampera, to myślę, że jest nawet dobra moc. To pan żubar Janusz, który poszedł spać, by się mógł wypowiedzieć. No i niestety poszedł spać. I takich właśnie ludzi chcę połączyć na tym kanale dzięki tym transmisjom. Ale ludzie mogli porozmawiać o kolei. Dziewczyna do pana dzwoni, miło to słyszeć. Ale o tej godzinie? Nie, no 21:30. Zmieniłem jedną opcję na transmisję na żywo, bo ktoś kiedyś mówił, że się filmy buforują i coś się dzieje nie tak, że przerywa i tnie, więc zmieniłem z bardzo małego opóźnienia na transmisji na małe opóźnienie. Więc no, będzie delikatnie większe opóźnienie ustawione, ale za to nic nie powinno się dziać. Jedziemy na opóźnieniu i jeszcze dziś mamy na stój semafor, z tego co widzę przed sobą. Już pan podaje. Dobrze.
No możemy jechać. Świeci. Widzicie, jesteśmy opóźnieni, ale i tak byśmy byli opóźnieni, bo to dopiero pociąg towarowy się snuje, nie? Więc co mi po tym, że ja niby nadrabiam rozkład, ale i tak jestem opóźniony. Właśnie przez odaci pociąg. No cóż, no jednak jest to jednotor. Więc powinniśmy brać pod uwagę to, że może się coś zdarzyć.